Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, drodzy internauci, zapraszam do wysłuchania Ewangelii w 28 niedzielę w ciągu roku. Dzisiaj jednocześnie 20 dzień papieski. Chcemy wraz ze świętym Janem Pawłem II wędrować przez słowa Ewangelii i pamiętać o tych, którzy wielokrotnie mówią w kontekście uczty. Boga nie ma i dzięki Bogu, ale też i słyszymy, ale jeżeli Bóg jest, to nie daj Boże i zachowaj nas Boże. Zapraszam serdecznie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Siostry i bracia we wspólnocie Kościoła, wysłuchaliśmy przed chwilą słów Ewangelii spisanej przez celnika Mateusza, przeznaczonej na 28 niedzielę zwykłą. Chrystus Pan opowiada w niej przypowieść o królu, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Ilekroć słucham tej Ewangelii, zastanawiają mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego ci, którzy byli zaproszeni już od jakiegoś czasu, przygotowywali się może na tę ucztę, nie skorzystali z niej? Dlaczego odrzucili tak hojne zaproszenie króla? A po drugie, dlaczego człowiek, który, można powiedzieć, został wzięty z łapanki, z ulicy, nieprzygotowany, wchodzi na ucztę bez stroju weselnego, zostaje przez króla wyrzucony? A jednak człowiek, który jest niejako z drugiego naboru, drugiego zaproszenia na ucztę, wyróżnia się pośród tych, którzy również byli zaskoczeni tym zaproszeniem króla. Można powiedzieć, że nie uczestniczy we wspólnocie tej uczty, nie świętuje razem z królem zaślubin jego syna. Widzimy, że król wyrzuca go z uczty, bo nie pojął, jak wielkiej łaski dostąpił. Siostry i bracia, bardzo dobrze odczytujemy sens tej przypowieści, którą opowiada nam mistrz. Wiemy, że tym, który zaprasza na ucztę, tym, który zaprasza do swojego stołu, do wspólnoty ze sobą, jest sam Bóg. Wiemy też, że tą ucztą, którą sprawujemy regularnie w Dzień Pański, jest Eucharystia. I wiemy też, że jesteśmy na nią zaproszeni i przygotowujemy się, aby jak najpełniej z niej skorzystać. Ale jednocześnie dotyczy nas ta przestroga Chrystusa Pana, który przestrzega przed tym, aby przygotowywać się na tę ucztę właściwie, aby zdawać sobie sprawę, w jak wielkiej rzeczy uczestniczymy, że Bóg sam zaprasza nas do swojego stołu, że czyni z nas swoich domowników. Ta przestroga jest nam dana, abyśmy mogli zawsze należycie przygotowywać się do uczestnictwa w Eucharystii. Abyśmy zawsze przychodzili przed ołtarz Pański pojednani z innymi braćmi, pełni życzliwości, pełni przebaczenia, pełni miłosierdzia. Abyśmy mogli skorzystać z tej uczty w pełni. Siostry i bracia, życzę dobrego i owocnego przeżycia Eucharystii Niedzielnej. Błogosławionego tygodnia.